Nie dość, że gej, to jeszcze Żyd. No, no tak. Prawdziwe nieszczęście, to prawda. Na początek pytanie gramatyczne, bo wszyscy mi tu już spokojnie dają. Piruga czy piroga? Ja kiedyś usłyszałem taką wersję, że po prostu Michała Piruk, ale od momentu, kiedy to sprawia takie problemy, to up to you. Aha, czyli akceptuję pieruga, a jak powiesz tylko szkodanie, to i tak będę wiedział, że do mnie, jak będziesz się patrzeć. Ale przecież ja do ciebie zawsze mówię szczęść Boże, a ty do mnie szalom. Szalom, ale dzisiaj odpowiedziałem szczęść Boże również, bo dlaczego by nie? W związku z powyższym, po tym krótkim wstępie zadam ci pytanie filozoficzne, nawiązujące do tego, co przed chwilą powiedzieliśmy. Ja lubię, kiedy moim kolegom się coś uda, chętnie ich wtedy cytuję, a udało im się jedno pytanie, które do ciebie skierowali. Być Żydem czy i gejem, co gorsze? Czy tym? Tak. Czy wiesz, to zależy, bo to zależy, czy ja mam ci odpowiedzieć szczerze, czy na to, co mi się wydaje, że społeczeństwo wpływa. Nie, no szczerze, wpływa. No to jest tylko... W ogóle fajnie jest być sobą. Ja uważam, że to jest najważniejsze. Bardzo fajnie jest być sobą, jak jesteśmy pogodzeni ze sobą, z tym, co robimy, a to jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. Ja takim człowiekiem jestem. Możemy się spierać na temat tego, skąd się homoseksualizm bierze, czy to jest kwestia genetyczna, czy społeczna. Jaką wartość mają takie coming-outy? Jaką wartość ma to, że ty w pewnym momencie wychodzisz? Czy to nie jest, wiesz, ja w takich momentach czuję moment ostentacji jakiejś takiej, wiesz, zbędny. Wychodzisz, mówisz, okej, jestem gejem, świecie, patrz. Po pierwsze, to nie ja zrobiłem, oni to zrobili, a ja stwierdziłem, że jeżeli to jest zgodne z prawdą, to nawet nie zamierzam się z tym spierać i nie będę tego opowiadać, wiesz, w sesji zdjęciowej, która będzie temu towarzyszyła. Tego chciałem uniknąć. Gazeta, która bardzo rzadko pisze prawdę, akurat wtedy napisała prawdę. I stwierdziłem, okej, jeżeli piszą coś, co jest zgodne z prawdą, nie mam zamiaru tego ukrywać, proszę bardzo, niech tak będzie. Nie chcę, tak jak wielu moich kolegów, brać małżeństwa, wychowywać dzieci, opowiadając co chwilę ckliwe historie o tym, jak to bardzo się kochają, jak to cudownie, że spełniają się w tej miłości, niejednokrotnie okłamując te partnerki, a prowadząc podwójne życie i codziennie się bojąc tego, że to wyjdzie na jaw. Nie mam zamiaru czegoś takiego robić i nie miałem. W związku z tym w momencie, kiedy gazeta o tym napisała, stwierdziłem, okej. To jest zgodne z prawdą. Sprawiasz wrażenie osoby, która świadomie gdzieś tam te żydowskie ścieżki odkurza, bada, sprawdza. Czy to jest tylko odkrywanie swojej tożsamości, jak powiedzieliśmy, etnicznej, czy też religijności, religii żydowskiej? Czy ja jestem religijny? Ja jestem agnostykiem. Jak można być agnostykiem, będąc Żydem? Takim można prawdziwie... być. Można być. Ja jestem pochodzenia żydowskiego, tak? A w rodzinie, która była wychowywana po katolicku, aczkolwiek w momencie, kiedy otrzymałem jakąś taką świadomość religii judaistycznej, zauważyłem te różnice między tym, co się działo u mnie w domu podczas świąt katolickich, bo były one trochę inne. Niby obchodziliśmy te same, ale czasami z różnymi odstępstwami, troszeczkę w innym wymiarze. Nigdy nie było mówione o tym, że pochodzimy z rodziny żydowskiej z obawy, co zresztą moja mama mi kiedyś wytłumaczyła, jak ja już będąc pełnoletnim dzieciakiem i zarzuciłem, że dlaczego mnie okłamywała, bo przecież powinna powiedzieć prawdę. I ona mi dała odpowiedź, która dała mi dużo do myślenia, że będąc w moim wieku i moim pokoleniu nie mam prawa nikogo oceniać za jego wybory, które dokonywał w innych czasach. Bo dopiero jak się zastanowiłem i mniej emocjonalnie do tego podszedłem, to stwierdziłem, że najprawdopodobniej ja bym zrobił dokładnie tak samo. Też bym nie mówił swoim dzieciom o tym, żeby ich nie narażać na pewnego rodzaju niebezpieczeństwa, które czyhały w otoczeniu. Ale czy ty się z tą religią katolicką, czy z tą całą obyczajowością katolicką, no to mówisz, miałeś trochę do czynienia, ale czy z tą religią w jakiś sposób się widziałeś? Czy od samego początku miałeś z tym kłopot i mówiłeś, ja jestem agnostykiem, nawet jak nie znałeś tego słowa? Nie. Agnostykiem zostałem w momencie, kiedy studiowałem filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam na pierwszym roku jest taki cudowny przedmiot, historia religii. I omawiasz różne religie, analizujesz pisma i tak dalej. I wszystko się sprowadza do takiego cudownego mianownika, że w każdej religii chodzi dokładnie o to samo. I teraz pytanie, która bajka to by się bardziej podoba. Bajka jest to dużym słowem, które absolutnie nie powinno nikogo obrazić, bo ona jest tworzona
zgodnie z rejonem, w którym się urodziłeś, tak? No tak, no, w pewnym sensie. W pewnym sensie no, tak. Chrześcijaństwo akurat przełamało te tak, bariery ale islam teraz te pierwsze, pierwsze religie tak powstawały z gdzieś tam wierzeń politeistycznych, były zbierane do coraz węższych, stworzony monoteizm i to tak wyglądało. I teraz, jak ja mam rozprawiać i się zastanawiać, która jest bardziej słuszna, która nie, to mi się nie chce. Ale ciągnie cię w stronę tego judaizmu. A dlatego, że mnie ciągnie w poznawanie swoich korzeni, swoich przodków. A jakbyś spotkał jakiegoś rabina, który by ci zacytował Stary Testament, który o gejach mówi, no, cokolwiek nieprzychylnie, bo mówi, tak, że to tak, jest tak. Obrzydliwość przed Panem. To zależy, jak się analizuje ten tekst jeszcze. No, a jak można go zanalizować? Oczywiście w związku z tym, jeżeli tak mówi, to jak się czuje mężczyzna, który uprawia seks ze swoją żoną i z tego nie wychodzą dzieci? No nie, ale tu jest bardzo wyraźnie napisane. Nie będziesz obcował z mężczyzną tak, jak się obcuje z kobietą, to jest obrzydliwość. No, ale my tak nie obcujemy, jak się obcuje z kobietą. Aha, czyli ty idąc kazuistyczną drogą powiesz nie, no to przecież jakby było z mężczyzną. Nie da się z mężczyzną obcować tak, jak z kobietą, więc to są dwie różne rzeczy. Sodoma i Gomora! Czy jak przyjdzie ten moment, w którym ta twoja religijność zderzy się z tym, to co poszukasz sobie innego rabina, który powie, a jednak w zasadzie to ten tekst można interpretować inaczej, przecież wy nie współżyjecie tak jak mężczyzna z kobietą. Absolutnie jest taka rzecz, że to o czym mówimy, czyli Stara Księga, tyczy się Żydów ortodoksyjnych, którzy w ogóle robią bardzo różne dziwne rzeczy, których by nie robili ludzie, którzy żyją w takich rodzinach. Po pierwsze, ja nie mogę być ortodoksyjny, więc na szczęście mnie nigdy nie będą dotyczyły te wszystkie przepisy. Dlaczego nie możesz być ortodoksyjny? Musiałbym przechodzić konwersję, na którą nie mam ochoty. Po drugie, nie pochodzę z ortodoksyjnej rodziny. Nie mogę być, bo byłem ochrzczony. Nie mogę być, bo byłem u komunii. I nie mogę być, bo nie mam zamiaru być ortodoksyjnym Żydem. I po drugie, jak gdyby nie jestem w stanie mieć rodziny ortodoksyjnej, ponieważ ze względu na moją orientację, to nie jest to, że będę kogoś szukać, kogoś nie. W chwili obecnej postępowa religia, co jest na przykład fajne, no mi to wcale nie fascynuje, ale postępowa religia idzie w ten sposób, że dopuszcza pewnego rodzaju rzeczy, dostosowywując się do obecnych czasów. Ale to jest fajna religia, obecnej, która się tak nagina po prostu w zależności od tego, co ludziom się chce? Dokładnie tak samo jak katolicyzm się nagiął do tego, żeby jeść w post. A co jeść w post, bo coś mi ominęło? No, że teraz wolno mniej postować niż dawniej. Ale jak to? Bo to coś mi jakieś nowe rzeczy mówisz, to ja się czegoś też dowiem. Nie. No, że dawniej było bardzo restrykcyjne, że post to był taki ścisły post. Taki, nadal tak? Jest. Uspokoję cię, nadal jest. Jeżeli chodzi o post ścisły, to są to 3 posiłki dziennie, z czego 1 dosyta. Żadnego z tych posiłków nie można przerwać na dłużej niż 15 minut, bo wtedy liczy się jako 2 posiłki i tak dalej. Nie. To ale wszystko to jest stare opisane, ale jak u was w Starym Testamencie. Nie, to jest normalne. To jest wykładnia naprawdę? Katolicka, która obowiązuje każdego ale katolika. Tak robi? Od 16 bodajże do 60 roku życia. Ale to 95% ludzi w Polsce tak robi? No ale nie robi, ale to nie znaczy, że nie ma normy prawnej. Norma prawna jest. To ja nie wiem, bo aż tak głęboko tam dzisiaj ja coś takiego usłyszałem, więc to było bardziej na zasadzie pytania. Jeżeli nie, tak ale jest, ja też nie atakuję cię, tylko chcę się dowiedzieć, czy to nie jest, wiesz co, takie troszeczkę religijne, piękne życie, prawda? Że dopóki mi to pasuje, to fajnie, ale w momencie, w którym zderzam się... Ale muszę uspokoić, bo ja nie mam religijnego życia żadnego. No jest jako agnostyk. Jestem jako agnostyk, absolutnie wiem, co jest dobre, co jest złe. Żyję według swojego kręgosłupa moralnego. A czy twój kręgosłup moralny, jesteś pewien, że on ci dobrze mówi, co jest dobre, co jest złe, jeżeli to jest tylko i wyłącznie twój kręgosłup moralny? Znaczy, na przykład mogę go porównać do przykazań 10, a raczej żadnego nie łamię. To chyba jest dobre. A na przykład przykazanie nie cudzołóż? Z żadną żoną nie byłem w łóżku, ani z mężem. A gdzie jest przykazanie nie cudzołóż powiedziane, że to musi być z cudzą żoną? Nie wiem, no, ale że co, czyli... Okej, okay, no to tego nie spełniam, tak? Tak? Że nie mam sakramentu. Nie wiem, bo nie wnikam w twoje życie, nie wiem jak że wygląda nie i nie chcę wiedzieć. Wiesz, no a teraz pytanie, no to dlaczego go nie mogę mieć? Bo to jest ganione, a co ze wszystkimi innymi ludźmi, którzy też nie przestrzegają tego przykazania? No z nimi, oni mają ten sam problem. Dokładnie ten sam i żaden inny, niezależnie od tego, czy są heteroseksualni, czy homoseksualni. Dlatego ja uważam, że mam fajniej, wiesz, bo u mnie to nie jest grzech. Jeżeli ja i osoba dorosła chce iść do łóżka ze sobą i nie potrzebujemy do tego ślubu. No bo...